Słuchajcie, zapisujemy na ten najdłuższy dystans. 60 km. Może 61. Zobaczmy. Niczego nie było? W życzeniach, jak będziecie. Spotykamy się na starcie 20. już, a więc jubileuszowego rajdu rowerowego, bielańskiego rajdu rowerowego do Puszczy Kampinoskiej. No piękna tradycja, 20 lat imprezy. No mało mamy takich imprez w Warszawie rowerowych, rozgrywanych w zasadzie niezmiennie, bo start zawsze jest na Akademii Wychowania Fizycznego, natomiast meta, czyli zakończenie rajdu w Puszczy Kampinoskiej na Polanie Jakubów obok dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Rajd zakończy się ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, losowaniem wielu, wielu cennych nagród. Będzie tylko dlatego losowanie, bo to jest rajd, to nie są wyścigi kolarskie, tylko rajd, w związku z czym wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody, upominki. Każdy uczestnik rajdu otrzyma apteczkę, taką specjalnie przygotowaną apteczkę rowerową, którą można przymocować do roweru, wyposażoną kompletnie w różne medykamenty. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, na zakończenie rajdu na Polanie Jakubów w Puszczy Kampinoskiej, w Izabelinie, wspólne ognisko, kiełbaski. Organizatorem jest Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chomiczówka.